Cześć, z tej strony Ola i dzisiaj zapraszam Was na demko kosmetyczne, czyli tak jak co miesiąc opowiem Wam, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło. Mam wrażenie, że bardzo dużo produktów w tym miesiącu, także od razu przechodzę do rzeczy. I co tutaj pierwsze mam na wierzchu? To jest maska do włosów z marki Joanna Professional Color Boost Complex. To była maseczka do włosów blond. Jak widzicie niebieskie napisy, właśnie ona miała taki fioletowawy odcień. Tutaj miała też przepiękny zapach. Naprawdę bardzo mi się podobało, był taki słodki. Jak widzicie jeszcze tutaj jakieś resztki, no to była właśnie taka fioletowa. I ona miała oczywiście neutralizować włosy blond, żeby miały chłodniejszy odcień, żeby nie były żółte. I tak jak przed denkiem sobie tutaj przeczytałam na opakowaniu, producent obiecuje, że będzie nawilżała i tak dalej. Więc ja używałam ją dosyć rzadko, myślę, że raz w tygodniu, dlatego że takie produkty typu fioletowe szampony, płukanki do włosów mogą nam przysuszać włosy. Także no nie wiem, czy ona by nawilżała, ponieważ bezpośrednio po użyciu były faktycznie bardzo gładkie i bardzo takie mięciutkie włosy. Ja byłam bardzo zadowolona z tego, jak one się układają po tej maseczce. Ale myślę, że stosowana za często mogłaby wysuszać, także od razu przed tym przestrzegam. Ale nic takiego nie zauważyłam. No właśnie stosowałam ją rzadko, żeby te włosy po prostu miały lepszy kolor i faktycznie ona bardzo ładnie neutralizowała żółte odcienie. Ja bardzo lubię, kiedy włosy nabierają po takich produktach takich po prostu fioletowych refleksów, kiedy nie są fioletowe, ale właśnie mają taki fioletowy refleks. I bardzo fajnie można uzyskać taki efekt z tą maską. Jeśli nie chcecie, no to po prostu dajecie normalną ilość tej maski. A jeśli ja chciałam uzyskać taki efekt, to dawałam sobie pełną garść takiej maski i po prostu trzymałam ją tam kilka minut dłużej i wtedy miałam takie fioletowe refleksy. Także zależy, co lubicie, ale ogólnie to świetny produkt. Duża jest też, bo tu jest 500 gram, więc była bardzo wydajna, niedroga. Polecam. Następnie mam taki produkt do ciała i to jest krem do ciała Sarema Wild Siberica, czyli takie droższe serie od Wild Siberiki. Nawilżający krem do ciała z maliną morożką, 98% składników naturalnych. To kupiłam w Rossmanie, jak było na cenie na do widzenia, czyli po prostu było bardzo tanie i chciałam sobie przetestować właśnie te takie lepsze, powiedzmy, droższe serie. I pierwsze, co mnie zaskoczyło, to zapach, bo to w ogóle nie jest zapach maliny morożki, tylko taki, powiedzmy, cytrusowy, więc trochę szkoda. Ale sprawdzało się to bardzo dobrze. To faktycznie nawilża tak jak trzeba, pomimo że konsystencja jest bardzo lekka. Natomiast właśnie ta konsystencja mi tu nie odpowiadała, bo to jest takie bardzo lekkie, ale też takie maziste. Ja naprawdę dużo jestem w stanie znieść, ale nie, strasznie nie lubię takiej konsystencji. Nie lubię, jak coś muszę smarować i smarować, a to się, wiecie, tak marzę na biało i nie chce się wchłonąć. Więc jakby pomimo tego, że to się sprawdzało, to ja nie sięgałam po to z chęcią. To też jest drogie w tej regularnej cenie, mało dostępne i raczej Wam tego nie polecam. I tutaj dla porównania od razu Wam pokażę masło do ciała, które uwielbiałam i ono też jest naturalne, ale jest dostępne prawie wszędzie, bo to jest Bielenda Botanic Spa Rituals, masło do ciała z ostropestem i szałwią lekarską. Nawilżająco odżywcze masełko, tu też jest właśnie bardzo ładny skład, około 20 chyba złotych, więc trochę droższe niż inne masła od Bielendy, ale na pewno tańsze niż tamto. Przepięknie pachniało, sorki, że tak dzisiaj wszystko wącham, ale jakoś tak miałam ochotę na to. Bardzo fajny taki zapach świeżej pielęgnacji, także mega przyjemny i to masło nie ma też takiej bardzo ciężkiej konsystencji, pomimo że jest masłem. Na pewno miało gęstszą konsystencję niż to poprzednie, co Wam pokazałam, ale to nie jest też takie typowe masło, możecie spokojnie po to sięgać, ja to używałam nawet w upały i to się fajnie wchłania, nawilża bardzo dobrze, 100% składników pochodzenia naturalnego, proszę bardzo. Także ja z dużą, większą przyjemnością używałam tego i to Wam bardziej polecam. Następnie mam dwa tafty. Jak wiecie, uwielbiam tafty i ten jasny to jest Perfect Flex i on jest właśnie taki flex, czyli trzyma Wam włosy, ale jest dosyć elastyczny, ale może się to mimo wszystko rozwalić w ciągu dnia. Tak jak ja byłam na przykład wczoraj na zakupach, dużo rzeczy przymierzałam, to wiecie, zakładałam, zdejmowałam, no to może się troszkę Wam rozwalić ta fryzura, ale jak nie lubicie sklejać włosów, to jest spoko. To jest chyba mój ulubiony, bo on jest też jeszcze w miarę taki elastyczny na tych włosach, ale lepiej troszkę trzyma. I to jest Glam Ponytail, czyli niby to kitki, ale do wszystkiego tego używam i bardzo lubię. Na
Następnie mam żel pod prysznic z Luxie Uplifting Cherry Blossom and Peony, czyli o takich, o zapachu kwiatowym, i ja nie lubię takich żeli kwiatowych, bo mnie duszą, wolę owocowe, ale ten mi się naprawdę bardzo podobał. Ten kwiat wiśni właśnie sprawia, że ten żel ma taki zapach świeży raczej. Więc mi się super tego używało na upały i serdecznie Wam polecam, bo żel kosztuje na promocję jakieś 5-6 zł za niego dałam i po prostu świetnie mi się sprawdzał, nie wysuszał. Także spoko. Dalej pokażę Wam może coś do twarzy, bo tutaj widzę, że mam maseczki. Tu jest taka maseczka Pure Control Facial Mask od Clean and Simple, taka firma. Ja te maski kupuję w Hebe, jeśli są na promocji. To jest maska w płachcie i polecam Wam je po prostu kupować hurtowo na promocji, no bo w regularnej cenie za 10 zł na raz maska to, nie wiem, dla mnie to nigdy nie będzie ok. W każdym razie na promocji za jakieś 5 zł, 6, no to już można kupić. I to jest właśnie z kompleksem takim do skóry przetłuszczającej się i mieszanej. Ja to kupiłam dla Adama, ale postanowiłam Wam to pokazać, ponieważ on miał straszny problem, odkąd zaczęły się te upały, z wypryskami. Po prostu skóra źle zareagowała na słońce i kupiłam mu tą maseczkę, miałam nadzieję, że będzie po prostu widać poprawę, i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo po prostu gołym okiem widziałam, że no faktycznie ta kaszka, którą miał, bardzo się zmniejszyła i też pory, które były strasznie widocznie tak otwarte, troszkę się zamknęły. On też mówił, że czuje poprawę i to było widać. Także no, polecam Wam tą maskę. I tutaj też dwie takie maski w płachcie z Blink Pop, z Hebe, też w podobnej cenie na promocji. I ta maska jest rozświetlająca ryżowa, a ta jest też rozświetlająca, tylko że z brzoskwinią. Ja mam skórę normalną, bardzo lubię rozświetlające maski. Dużo bardziej mi się spodobała ryżowa, bo faktycznie widziałam rozświetlenie i też była trochę nawilżona skóra po tej brzoskwiniowej. Nie wiem, efekt był mniejszy, a też wszczypała mnie w oczy. Czasami tak mam, że jak coś jest mocno perfumowane i wiecie, jest gdzieś w okolicach oczu, to mnie potem te oczy szczypią. I tak było w przypadku tej maski, więc ja na pewno więcej nie kupię. Ale ogólnie jeśli chodzi o maski z tej firmy, to bardzo mi się podoba ta płachta, ponieważ ona jest super wykrojona. Ja strasznie nie lubię, jak ta płachta jest taka wielka i zachodzi mi na uszy, na włosy i nie wiem, co z nią zrobić. A ta była bardzo fajnej wielkości, więc pewnie wrócę jeszcze do tych masek. Jeśli chodzi o składy, zarówno ta pierwsza, jak i te kolejne maski, które Wam pokazałam, to nie są naturalne produkty, ale mają sporo wyciągów i takie są jeszcze, wiecie, do użycia. Następnie mam do ciała olejek z Wellness and Beauty, czyli z Rossmana, i to jest wersja z olejkiem jojoba i masłem shea. Bardzo fajny, taki ciepły, ala waniliowo-orzechowy zapach, coś takiego. Świetny olejek, na pewno kupię kolejne, bardzo poręczne opakowanie, to stało pod prysznicem, żeby używać po prostu od razu po prysznicu na mokrą skórę. I bardzo dobrze mi się sprawdzał, fajnie nawilżał, świetny skład. Jak za tą cenę i tą dostępność, to uważam, że bardzo dobry kosmetyk. Następnie mam peeling również do ciała Isana z solą morską i kwiatem wiśni, 200 ml. Dla mnie ten peeling był przeciętny, on miał bardzo dużo takich drobnych drobinek, taki piaseczek i coś tam wygładzał, ale po prostu ja lubię, jak peeling jest mocnym ścierakiem. To jest po prostu nie dla mnie produkt. Jak lubicie używać do całego ciała jakiegoś delikatniejszego peelingu, spoko, ale no ja to nie bardzo. Nie przepadam, więc nie kupię więcej. Może Wam teraz pokażę peeling, tylko że do twarzy. To jest Nakomi Face Scrub Moisturizing Pina Colada. I powiem Wam, że to było bardzo dziwne, bo na samym początku, jak to otworzyłam, to ten peeling strasznie śmierdział olejem. I nie wiedziałam, czy to ma tak pachnieć, bo data ważności jest dobra, był zamknięty, dobrze przechowywany. I po prostu jak zużyliśmy go z Adamem do połowy, to nagle zaczął pachnąć pina coladą, więc takie troszkę to jest dziwne. Może te substancje po prostu zapachowe gdzieś tam były źle wymieszane, nie wiem, zleciały. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ale ogólnie to był świetny peeling. On jest do cery mieszanej i chyba tłustej, już nie pamiętam, bo wyrzuciłam kartonik, ale coś w tym stylu. Po prostu on jest taki z takim olejkiem, który Wam nawilża twarz, ale nie bójcie się, że to Wam przytłuści twarz, nie wiem, zapcha czy cokolwiek, bo na pewno się tak nie stanie. Właśnie to jest bardzo fajna, taka dodatkowa, delikatna bardzo warstwa dla skóry. Bardzo duże drobiny. Szczerze powiedziawszy, to ja się trochę bałam, że mi podrażnią skórę, ale się też tak nie stało. No ale dla skóry wrażliwej bym raczej nie polecała, bo są takie kryształki. Ale ogólnie to świetnie przygotowuje skórę pod maseczkę. Już po samym tym peelingu skóra jest taka super gładziutka, także polecam.
Moja ukochana pasta to jest Sparkling White od Himalaita z ananasem. Ja zawsze mówię, że ta pasta jest bardzo smaczna i wtedy się śmiejecie, jak pasta może być smaczna, no ale dla mnie tak jest. Właśnie ona jest super miętowa, ale jakby taka lekko może bazyliowa czy coś takiego. Taka bardzo ciekawa i super odświeża. Zawsze jak do niej wracam po użyciu innej pasty, to mam takie wow, no naprawdę uwielbiam ją. Następnie widzę, że mam tutaj płyn do soczewek. Patrzę, czy tylko jeden. To jest taki płyn Lens Vision. Bardzo przeciętny jest ten płyn. Ja go chyba w ogóle przez przypadek kupiłam po raz kolejny, kiedy się używałam i uważam, że są takie po prostu właśnie przeciętne te płyny. Są lepsze na pewno. Kolejne rzeczy to mam tutaj świetny krem do twarzy z Equalibry, aloesowy krem przeciw zmarszczkom. Właśnie no, z aloesem, też dosyć naturalny, fajny produkt. Ładnie pachniał, o ile dobrze pamiętam. Tak, i bardzo ciekawą miał konsystencję, bo ta konsystencja była taka jakby sucha, nie była taka, jak tutaj na przykład mam krem z Bielendy, że ta konsystencja jest taka a la olejkowa, zaraz Wam o nim powiem, tylko była bardziej taka sucha, ale mimo to, że on był właśnie takiej dziwnej, suchej konsystencji, bardzo fajnie nawilżał, bardzo fajnie odżywiał tą skórę. Podobał nam się z Adamem naprawdę i na dzień, i na noc. I tutaj mam właśnie ten krem z Bielendy na noc i na dzień, też odżywczy, nawilżający z serii Manuka Honey, czyli miodowy krem. To już typowo dla skór suchych. On właśnie ma taką oleistą konsystencję, ale ja go czasem kładłam pod makijaż, nic się nie działo. Wiecie, nie schodził mi makijaż, bardzo ładnie wyglądał. Pięknie pachnie. W ogóle najlepsze w tej serii to jest zapach. Tak, to jest taki słodkawy zapach, bardzo, bardzo przyjemny. Natomiast krem jest bardzo fajnie odżywczy. On nie jest w 100% naturalny, to nie jest ta jedna z tych serii od Bielendy, ale jest w porządku ten skład, jeśli chodzi, no wiecie, jak na drogeryjne, to jest w porządku. Także też Wam polecam. Kolejne rzeczy, to może Wam od razu pokażę z Bielendy maseczkę nawilżającą, olej z konopi i szafran. To jest właśnie naturalny produkt, 0% parabenów, silikonów i tak dalej. Powiem Wam tak, maseczka była ok, ale naprawdę bez szału. Ta maseczka z czarnuszką od Bielendy robiła duże wow, więc ja kupiłam kolejną, żeby wypróbować, ale no nie wiem, ona nawilżała, ale nic specjalnego. Tamta robiła wszystko, po prostu naprawdę twarz była, skóra była śliczna i wygładzona, i rozświetlona, i w ogóle wszystko co możliwe, a ta już, no to już taka, wiecie, no taka może być. Więc raczej nie kupię, polecam Wam wersję z czarnuszką. Kolejna rzecz to jest żel do mycia twarzy Vege Detox, normalizujący żel do mycia twarzy Jarmuż i Burak. Uwielbialiśmy ten żel, bardzo komfortowo się go używa, ponieważ ładnie pachnie i jest idealnie oczyszczający, ale taki nie ściągający tej skóry, nie przysuszający. Po prostu idealny żel do twarzy. On jest niby do skóry tłustej, ale mieszanej, zanieczyszczonej, z odznakami zmęczenia, ale on się powinien bardzo wielu typom skóry sprawdzić, chyba że potrzebujecie naprawdę nawilżenia, no bo on raczej tego nie robi. Ale no ogólnie polecam. Dalej mam jeszcze piankę do włosów Stafta i to jest, słuchajcie, pianka Adama, gdzie ja no nie pokazuję Wam zazwyczaj rzeczy, których nie zużyłam. Ale Adam mi wrzucił tą piankę, ja ją już tu widziałam dawno temu i miałam ją wyjąć. Ale stwierdziłam, że pokażę ją i o niej powiem, bo to jest pianka, której Adam używa od bardzo dawna i wiem, że bardzo długo szukał takiej fajnej pianki do włosów. Ja już nie używam pianek do włosów, przerzuciłam się na wodę morską, ale on ma taki sam problem jak ja, czyli że ma bardzo gładkie włosy, co jest niby plusem, ale jest to też minusem, bo ciężko je uczesać, one są właśnie śliskie, takie miziaste i nie mają tekstury. I fryzjer mu polecił, żeby na mokre włosy na noc dawał piankę i od razu ją wyczesywał. Więc niektóre pianki albo mu sklejały włosy, a niektóre w ogóle po tym wyczesaniu nie dawały żadnego efektu. A ta jest idealna, włosy są mięciutkie, nie takie jak sklejone jak od pianki, ale super się układają, więc on cały czas do niej wraca. Więc polecam, jeśli macie krótkie włosy, albo może dla panów, no bo na długie włosy, no nie wiem jak się sprawdzi po prostu, czy na przykład Loki wytrzymała, czy nie. Dalej, może zanim przejdę do kolorówki, to już pokażę całą pielęgnację. Tutaj mam taką maseczkę Skin Shot.
I to jest maseczka w kapsułce od Bielendy z minerałami morskimi, wygładzająca, minerały morskie, olej z moringa i kwas hialuronowy. Bardzo mocno nawilżająca maseczka. Jeśli macie suchą skórę, to powinna Wam się świetnie sprawdzić. Następnie mam jeszcze maseczkę Perfecta Yuzu Lime i ona jest żelowa. Ja uwielbiam żelowe maski. Po prostu no, tak przyjemnie się ich używa. To są moje ulubione maseczki, także efekt jest ok, chociaż mam bardziej ulubione maski pod tym względem. Ona powinna być jakaś tam odżywienie, ujędrnienie. Ale po prostu tak komfortowo mi się jej używa i z tego względu ją na pewno kupię ponownie. Świetnie też pachnie. Tu mam jakąś też maseczkę z AA. Nie, powinna mieć jeszcze jedną, ale chyba Adam mi wyrzucił. Dobra, to jest AA maseczka Bubble Mask. Czyli ta bąbelkująca nawilżenie i świeżość zmienia się w piankę z aloesem i zieloną herbatą. Uwielbiam te maski, tak jak Wam mówiłam, to też nie jest do końca naturalne. No nie, nie jest. Tak sobie spojrzałam na skład. Ale i tak, świetne i na pewno będę kupowała kolejne. Fajne dają efekty, też przyjemnie się ich używa i po prostu one pięknie pachną. Wszystkie, które do tej pory używałam. Dalej będą kremy i zacznę od kremu do stóp, to jest Fuzzvol, krem z oleju złoju jelenia, uwielbiam te kremy, pokazywałam Wam je mnóstwo razy, najlepsze kremy do stóp. Chociaż ten konkretny, myślę, że używałam lepszych, jeśli chodzi o Fuzzvol z ich serii, ale i tak bardzo lubię, zawsze do nich wracam. Dwa kremy do rąk z Eveline Cosmetics, też dużo tego z Adamem używamy, to jest truskawkowy, czyli granat, jagody, jaka i masło shi. I tutaj mam nawilżenie miodowe, czyli rokitnik, owiec i masło shi też. Szybko wchłaniająca się formuła, właśnie teraz przeczytałam na opakowaniu, no tak średnio bym powiedziała. Bardzo fajne zapachy, chociaż ten miodowy to ma tak intensywny zapach, że długo nie mogłam się przyzwyczaić do niego i trochę mnie szczypał w gardło. Jest bardzo słodki po prostu, ale w sumie to przyzwyczaiłam się i bardzo go lubiłam. Jeśli chodzi o zapach, jeśli chodzi o same kremy, one nawilżają, one są ok, ale ja mam bardziej ulubione kremy, które już przetestowałam, więc no chyba nie wrócę do nich raczej. Następnie mam z kolorówki krem BB. To jest krem BB z małpką, Women's Health, produkt 2018 roku, nawilżająca wersja z SPF-em 50 od Skin 79. I ja go kupiłam właśnie ze względu na ten faktor 50, bo jechaliśmy w zeszłym roku do Bułgarii i ja chciałam mieć coś do makijażu, takiego właśnie lżejszego niż podkład, czy tak mi się wydawało, że to będzie lżejsze. No i właśnie z dużym faktorem, to jest wersja nawilżająca z bananem. I tak, ja wiem, że bardzo dużo dziewczyn poleca ten krem i ja uważam, że ten krem będzie fajny dla dziewczyn ze skórą suchą, bo on faktycznie jest nawilżający. Nie to, co wiecie, te polskie kremy w drogeriach, że no ja osobiście zawsze testowałam takie kremy BB polskie, to musiałam i tak krem pod nie dawać. Więc nie, on jest naprawdę bardzo dobrze nawilżający. Kiedyś też myślałam, żeby dać go do ulubieńców, ale tak testowałam i ostatecznie on się tam nie znalazł, ponieważ on ma bardzo dużo plusów, ale dla mnie on ma też minusy. Generalnie to jest troszkę ciężki. Pani w Hebe mi go bardzo zachwalała pod takim względem, że dużo kobiet kupuje ten krem, bo jest kryjący, właśnie taki nawilżający i tak dalej. I to jest wszystko prawda. Natomiast ja mam skórę normalną i ja wolę leciutkie rzeczy do twarzy. Wykończenie jest ok, chociaż wolałabym, żeby było bardziej też takie neutralne, naturalne, ale ma piękny kolor. To jest kolor, tutaj pisze, naturalnego beżu i to jest idealny kolor dla mnie, idealny beż, nie za żółty, nie za różowy, po prostu w miarę jasny, ale też nie taki najjaśniejszy, moim zdaniem, beżowy. W Hebe oni mają testery, więc radzę sobie je sprawdzić, bo to nie jest taki jaśniutki krem BB, jak nieraz te koreańskie kremy, jest tylko jeden kolor, o ile dobrze kojarzę. No i właśnie tak podsumowując, to troszkę po prostu on jest dla mnie za ciężki, co też sprawia, że on niby cały dzień jest na tej skórze, nie ściera się, ale trochę zaczyna się zbierać, jakby się nie mógł wchłonąć, niby się nie ciasteczkuje, ale tak dziwnie wygląda. Z jednej strony byłam zadowolona, bardzo fajne krycie i ten faktor, ale nie kupię więcej. W ogóle bardzo, jeśli go zakupicie, bo macie na przykład skórę suchą, powinien się sprawdzać, to będzie bardzo wydajny. Taka malutka tubeczka,
mega długo to męczyłam. I w Hebe kosztuje około 50 zł, ale często jest na promocji za 20 zł. I już kończymy ostatnie rzeczy. Tutaj mam, wiecie, tylko wyciągnę, paski wybielające z Cresta. Ja robiłam film o tych paskach, więc podlinkuję go na dole i tam pokazywałam, jaki jest efekt i opowiadałam, jak się ich używa. W ogóle zapomniałam Wam w tym filmie powiedzieć, że to jest film niesponsorowany, bo nie dostałam za to kasy, ale że dostałam te produkty po prostu. Bo pierwszy raz dostałam produkty i jakby zapomniałam, naprawdę zapomniałam Wam o tym powiedzieć, więc mam nadzieję, że się nie gniewacie na mnie, że po prostu nie wspomniałam o tym, bo bardzo szanuję, jak dziewczyny po prostu tym mówią otwarcie, że to jest produkt, który dostały, a nie kupiły same, więc teraz Wam mówię, że ja ich nie kupiłam sama. Natomiast jak najbardziej mi się bardzo podobały te paski. Ja zresztą wszystko o ich użyciu mówię w tamtym filmie, jak to wyglądało, jaki był efekt i chciałam Wam po prostu je pokazać, żeby Wam powiedzieć, że minął miesiąc i ja nadal widzę, że te zęby są w takim samym stanie, jak były po tej tygodniowej kuracji, bo ja miałam tygodniową, miałam 7 tych pasków. Także no chciałam Wam powiedzieć, czy to po prostu, no bo mój problem jest taki, że mi się osadzają różne rzeczy na zębach, ale na razie minął miesiąc mniej więcej od użycia pierwszego paska i na razie jest tak jak po kuracji zaraz. Także dziękuję Wam za oglądanie, to wszystko. Dajcie znać, co używałyście, a czego nie. I do zobaczenia w kolejnym filmie.